Przepraszam, przepraszam, co? Na górze tutaj było napisane. To jest syn Zen Zenka Martyniuka, Daniel? A, że to w sensie to nie jest o nim film, okej. Okay. Na dziecko. Że dziewczyna z wioski. Bo to z rodziny zamożnej, więc chyba. Na, to każdy zdrowy, rozsądny człowiek chyba wie o tym, Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Czy chłop wyruchał. Przepraszam, że tak brzydkie słowo. Czy chłop uprawiał stosunek seksualny z dziewczyną z wioski? Po czym rzuca na nią to, że ona chciała go złapać na dzieciaka i mówi, że on jest urodzony właśnie tego z zamożnej rodziny, z bogatej i. Generalnie. General... <grystanie> Jaki kurwa debil. <grystanie> Jaki debil xD! Czy I tak. ja absolutnie wierzę w to, co ty piszesz, że ona chciała się wstrzelić jak każda kobieta w taką rodzinę, tak? Czyli wygodnie o. żyć. Chodzi o to wie, że nie na was. <grystanie> Możesz na nas liczyć. Witam na kanale, ja jestem Dramcia, a dzisiaj porozmawiamy o podpalaniu wizerunku innego artysty, rozmowie z medialną parą pod przykrywką pomocy ich dziecku i wielu, wielu innych. Ale zanim przejdę do materiału, to zapraszam na blok reklamowy ze sponsorem dzisiejszego odcinka. Letyshops. Shops! Twój dzień zaczyna się tak jak zawsze. Kurwa, jest jakaś inna reklama, Jezu. Obranasz swoich ulubionych youtuberów. Oddechnij go lub obejmij go. Tak już jestem. Słuchasz influencerek, które mają produkty godne polecenia? Nie znałam, trzeba sprawdzić. Tylko, czy stać mi na ten szampon? No właśnie. I tutaj przychodzi rozmowa ludzi, tak abyś spakował. Spatrzenie mi. A teraz przejdźmy do głównego materiału. Od pewnego czasu przeglądam się działalności Pawła Pawelca. Jest to prezenter radio Box FM. Wcześniej pracował w radiu SK. Obecnie prowadzi audycję Kochaj albo rzucaj w Box FM oraz współprowadzi program Pierwsza Zmiana Show. Nie no bo ludzie cały czas A, się interesują, okay, jakim no, teraz jest, czy tęsknią za sobą, czy, kim to, jest czy to był maja. Twój kolega. Cofnijmy się zatem do 2017 roku, kiedy Pawełek pracował w Radiu SK. Jedną z audycji, które tam czy... prowadził, był Balczy Szmal. W skrócie polegało to na tym, że zgłaszali się do niego uczestnicy, którzy chcieli się umówić z drugą osobą na kolację. Zazwyczaj chodziło tutaj o to, że para była skłócona i w ten sposób ta kolacja miała być takim wyciągnięciem ręki na zgodę. No i co rozmawiał z tą osobą. Kurwa, spokłóciłeś się ze swoim partnerem, partnerką, partner X <noise> i zamiast po prostu zaprosić, powiedzieć, że. Hej, wiem, że ostatnio się pokłóciliśmy, ale. Może poszlibyśmy na kolację, trochę wyluzowali atmosferę, spędzili miło czas, zostawili to co było, chociaż na ten jeden wieczór. Co wie? To nie? To kurwa idziecie do programów TV? Jeszcze robisz presję? Przed ludźmi? Przed wszystkimi? Co to za głup... Nie no kurwa, ludzie są niesamowici. ...która się zgłosiła, potem dzwonił do tej osoby, którą zgłoszono i zadawał pytanie, czy ta osoba wybiera tytułowy bal, czyli kolację, czy szmal, czyli w tym przypadku 50 zł. Bardzo ją zraniłem tym, że pisałem do innej, do byłej przyjaciółki sprzed wielu lat. Takie narzędzie wybrałeś na zranienie. Też wszedłem na portal z ogłoszeniami towarzyskimi i właśnie to była popisuwa. Ta przyjaciółka Wiem, mnie kocha. Mię zainteresowała. Spotkałeś się z nią? No niestety raz to zrobiłem. Okej, okay, czyli zdradziłeś. No. Do Gosi. pół roku razem, no i... Kryzys. Sam nie wie, czego brakowało, ale tęskni i myśliło się. Ale wiecie, ja jestem zdania, że nad relacją trzeba pracować razem. I jeśli wam coś. Znaczy, to jest naprawdę, to jest już moim zdaniem już kurewsko wręcz głupie, szczególnie jeżeli zaszło coś w związku, coś takiego jak zdrada. Tym bardziej wyciąganie czegoś takiego na światło publiczne, tłumaczenie tego w radiu i proszenie o kolację, o przebaczenie czy coś, co powiedzmy sobie szczerze, że w wielu związkach jest tak, że zdrada nie zawsze jest końcem związku, tylko zdrada jest takim momentem kulminacyjnym, od którego albo się rozstajemy, albo zaczynamy poważnie pracować nad sobą, no, albo jeżeli jesteśmy głupimi ludźmi, to udajemy, że się nic nie stało i po prostu wyrzucamy to z pamięci, zakupujemy pod dywan i niczego nie rozwiązujemy. Ale to, no, no, to takie, to takie bumerskie rozwiązanie bumerskie takie rozwiązanie. Eee, nasi starzy tak robili. Eee, mam nadzieję, że my już tak nie robimy. No i kurwa, idziesz do radia z tym. No przecież to jest absolutnie najgorsza rzecz na świecie. Najgorsza rzecz być osobą biseksualną jest to, że trafiam na linii z dwóch stron. <laughs> A to zabawne. Jeśli nie układa to, albo to przegadajcie... Albo zaczerpnijcie po prostu pomocy. Ale mówienie komuś, że jest współwinny zdrady, i usprawiedliwianie tamtego zachowania, mówiąc, że. Wiesz, że ty jesteś współwinną tej sytuacji? Jak mogłeś jak? nie zauważyć, że czegoś temu facetowi brakuje? Co to jest kurwa zagadanie? Nie, nie ma czegoś takiego jak współwinność. Dana osoba może swoim zachowaniem albo brakiem zachowania sprowokować coś, albo doprowadzić do czegoś, że na przykład w naszym związku nie było czułości. I nie było z czułości tak długo, że no, postanowiłem, postanowiłam ciebie po prostu zdradzić, to jest moja wina, to ja odjebałem, odjebałam, ale mój powód był taki, taki i taki. I to nie jest wytłumaczenie, to nie jest wymówka, to jest po prostu wytłumaczenie tutaj ciągu logicznego, jak to do tego doszło. Ale nie można kurwa mówić, że jest się współodpowiedzialnym. Co to jest za tego? Matko. To jak dla mnie jest po prostu toksyczne. Jak mogłaś nie reagować, kiedy... Bo to dlatego, że no stop jego nie było w domu. A szukał wrażeń, to niech sobie dalej szuka, z dala ode mnie. A jeżeli chce... Przecież ten facet właśnie im zniszczył związek. Cokolwiek naprawiać, to niech zacznie od siebie. Kobieta ostatecznie wzięła pieniądze. No i kurwa, bardzo słusznie. Bardzo dobra odpowiedź. A Paweł podsumował to słowami. To samo tamtej piszesz? <śmiech> <śmiech> Kopiuj i wklej. <laughs> ja to nawet się cieszę, że wzięłaś szmal, że mi się tu ale to jest kurwa chujowy, jezu. Nie udało. Niech sam wybuli kasę na kolację. I okej, okay, ta cała rozmowa miała taki. I w ogóle, kolacja za pięć dych, co nie? Przepraszam bardzo. Z, co wy jesteście z pcimia dolnego, gdzie pójdziecie do baru mlecznego i za 30 zł dostaniecie zupę i drugie danie dla dwóch osób i z kompotem? Dość lekki wydźwięk, ale przyznam, że już troszkę Czy się Czy na obiad w maku. No nawet obiad w maku dla dwóch osób może wyjść więcej. W głowie. Puściłam więc kolejny odcinek, w którym facet chce odnowić kontakt ze swoją dawną przyjaciółką, która się w nim podkochiwała. Myk jest taki, że ten facet jest w związku z innym mężczyzną. Tak, a twoja dziewczyna? E, chłopak. Jeszcze raz nie rozumiem. Chłopak. Czego kurwa nie rozumiem? Wytyfy. No ale to dziwne takie. Chłop dzwoni, widać, że troszeczkę jest to dla niego tak wstydliwe, tak to powiedzieć, tak skorygować i ten jeszcze każdy mu to powtórzyć. A, ty masz chłopaka. Nie, kurwa. Powiedział jeszcze, kurwa, ta mina, ja pierdolę. Tak. No teraz rozumiem tą sytuację. No te, te, teraz rozumiem, ja A ona wiedziała, że kochasz inaczej? powiedziała zakochała się dziewczyna w geju. I, mama? I tutaj ponownie... Niekoniecznie, jeżeli był dziewczyną, a później poszedł do chłopaka, to nie musi być gejem, może być osobą biseksualną, która preferuje tego mężczyzn, może po prostu no, na chwilę obecną po prostu mu zabiało że woli mężczyzn, aniżeli kobiety. No nie musi być, to nie jest takie oczywiste. Nie, rozmowa jest sprowadzona łazona na takim luzie. Liczyłaś na to, Karto, że kartą niższy spokojnie. Normalnie ciebie przytuli. No troszkę. Tak... Ogarnie ciebie przytuli. Ja pierdolę, jak? Tak liczyłam, nie ukrywam. No ale. Ja też mu to powiedziałem, wiesz? strasznie mu ciężko też przyszło powiedzieć mi, że jego miłością jest mężczyzna. Ma... No bo jeżeli kurwa taki jebany creep zaczynało to tak wypytywać to co staraj się z rzeczy najnormalniejszej na świecie, staje się to nagle strasznie awkward. Mam kolejny zgrzyt, kiedy Pawelec rzuca takim tekstem. Czy twoim zdaniem Emil jest do uratowania? Co ciekawe, sama uczestniczka z yes. jednej strony mówi, że oczywiście będzie go akceptować. A ja będę go zawsze akceptować. A z drugiej strony stwierdza, że Uważam, że jest do uratowania. Ostatecznie Magda zgadza się na kolację, a Pawelec na sam koniec tak żartobliwie dodaje, że Może coś by tam ci się jednak przekręciło, chłopie, no. Kto ci dzieci urodzi, Emil? Kole- Ja pierdolę. Ale tego typa nie trawię już. W sensie, obejrzałem 5 minut tego materiału. Mam, mam ochotę temu gościu wyjebać. Mam ochotę mu po prostu wyjebać, ale on jest kurwiający matko jedyna. Mega? No. Nie sądzę. O, Jakiś kurwa. czas później, bo w 2019 roku, Pawełc przeszedł do radia Vox FM i tam zaczął prowadzić dość podobny format, kochaj albo rzuca. Wy widzowie się martwicie, czy, czy ja znajdę pracę w przyszłości, czy ja się odnajdę w społeczeństwie, czy będę mógł pracować i zarabiać na życie, czy poradzę sobie z tym, tym trudnym brzmieniem dorosłego życia. Ten kurwa zjeb ma pracę w radiu. Naprawdę, dacie radę, spokojnie, spokoj, każdy z was da radę, ten zjeb ma pracę w radiu. Saj. I przyznam wam, że trochę myślałam o idei tego typu programów. Mamy uczestnika albo uczestniczkę, chcącego dotrzeć do osoby, która nie chce mieć z nim kontaktu. Więc zamiast to uszanować, ta osoba wysyła formularz zgłoszeniowy do Vox FM, w którym podaje swoje dane osobowe oraz opisuje swoją historię miłosną. A potem dzwoni się do osoby, która w sumie niczego nie podpisywała, i wciąga się w ją w publiczną dyskusję na temat jej życia prywatnego, na antenie radia, przed obcymi ludźmi. To jest przerażające, bo wyobraźcie sobie, że nie wiem, pokłóciliście się z kimś i nagle dostajecie telefon. Cześć Agnieszka, słyszałem, że byłaś w klubie ostatnio i zdradziła się Kamila z jakąś tam Justyną. Chcesz nam o tym opowiedzieć? A jeśli chcecie posłuchać oryginalnej rozmowy, to proszę bardzo. Kobieta spotykała się z facetem, potem przez dwa lata się nie widzieli, a jak się spotkali, no to znowu zaiskrzyło. No i tutaj wchodzi Pawelec. Czy opisz teraz ty siebie? No, rude włosy, kolczyk i tam chudłą mi te sprawy. Aaaa, z brzyduli zrobiłaś się księżniczką? Przyznam, że już ta część jest troszkę niesmaczna, ale idziemy dalej. Ale w pępku kolczyk, czy...? Nie, pod ustami. He 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 he. czyli przekute wargi masz? No, no do... Nie, kurwa, kutasa mam przekru... przekutego. Wargi stromowe chodziło. Nie chodziło o wargi usta, chodziło o wargi stromowe. Ja pierdolę. Dobra, to wiele mówi o dziewczynie, wiesz? A tego nie wiedziałam. A ja ci mówię. Tak, to mówi na przykład to, że jej się podoba kolczyk w wardze. Co? No dobra, ale klucz tej historii jest takie, że nie wiadomo, czy ten facet nie będzie ojcem dziecka ze swoją byłą partnerką. Czemu dziwna sytuacja ma miejsce? Obiecałeś, że pójdziecie na to, na to, na tamto. Byliście parą. Nagle się odzywa twoja była. Kasiunia pisze oficjalnie na Facebooku, że jest z tobą w ciąży. Głupia sprawa, nie? Słuchaj, to bardzo odważny facet jest. Co kurwa! No dziwne, że się rozłączył, no. Nie rozumiem, dlaczego on nie chciał porozmawiać o ciąży z poprzedniego związku na antenie radia. I nie chodzi mi tutaj o bronienie tego typa, bo tak naprawdę. Ja nie wiem, jak tam rzeczywiście było. Paweł też tak naprawdę nie wie, więc w ogóle nie nam to oceniać. No, i już pewnie nie będzie odbierał, wiesz? Tak coś czuję. Myślę, że ma bardzo dużo brudu za pazurami, niestety. ty, stary, Teraz bo już nam. Kolejna próba. Myślę, że już nie będzie chciał ze mną rozmawiać, ponieważ yy, okaże się, że byłaś dziewczyną wyłącznie. Jezu, kurwa, przyjemnych, ale niepoważnie brana. Wiem, że na tym polega ten program, ale dla mnie to jest niepojęte, że pozwalają obcemu typowi wtrącać się w ich związek albo były związek. Znaczy, się nie wiem do końca, kto mówi. Paweł Paweł z Radio Vox FM z tej strony. Witam cię serdecznie. Chciałem Cię mówić z dziewczyną, z którą byłeś, sypiałeś. Okazuje się, że prawdopodobnie jednocześnie ze swoją byłą Kaśką. Zachowujesz się trochę irracjonalnie. Ona nie wie o co chodzi, chce wiedzieć, do czego była Ci potrzebna. Czy Ty ją znaczy, kochasz, czy ja, nie? Ja również nie wiem o co chodzi i nie wiem do końca, kto dzwoni. Nigdzie się nie zgłaszałem, a w ogóle skąd ten numer ma? Okej. Okay. Przyznam, że. O kurwa, o kurwa, ale to jest awkward fest. Koleś dzwoni, już wypowie wszystko na temat tego drugiego ziomka, po to, żeby go przy, po prostu do muru docisnąć i zmusić go do rozmowy, i zmusić go do tłumaczenia, i automatycznie zmusić go do tego, żeby sobie zrobić na nim content, zamiast się zapytać, czy on w ogóle wyraża zgodę, żeby o tym gadać, czy coś. ...że strasznie mi się tego słucha. A komentarz Pawełca, który przy tym wszystkim stara się być taki wyluzowany... Bartuś, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. I wzajemnie. Trzymaj się i nie wykorzystuj kolejnych dziewuk, dobra? No, na razie. Mił... Ja pierdolę. O, cześć. Jest jeszcze gorszy. Ale żeby nie było, wierzę w to, że komuś rzeczywiście ten program mógł pomóc i dostał jeszcze kolację za darmo. Powiem Wam, że zaciekawiłam się regulaminem tego typu programów i na przykład znalazł się tam zapis o prawie do wniesienia skargi i żądanie usunięcia swoich danych osobowych, tyle, że on dotyczy osób, które się zgłaszają a nie tych, które zostają zgłoszone. Mówiłam o regulaminie, że trzeba wypełnić formularz zgłoszenia... A co z RODO? Co kurwa z RODO? Można tak robić? ...a co jeśli są wyjątki i kiedy jest jakaś medialna sprawa, dzwoni się do tego kogoś mimo, że się nie zgłaszał? Dość ciekawa sytuacja miała miejsce pod koniec zeszłego roku. Wtedy właśnie Senzenka Martyniuka Daniel rozstał się ze swoją żoną Eweliną, z którą mają córeczkę Laurę. W dużym skrócie para wzięła rozwód po dwóch latach. Dzięki, Dudmież, pajacu, co dziękuję za 20 dnia. miesięcy. A 20 miesięcy męczarnie za nami. To, dziewczyna z wioski, która chce coś od dolecia, który ma pieniądze. Może nie ja, ale mój ojciec. Chyba to z rodziny z zamożnej, więc chyba. To każdy zdrowy, rozsądny człowiek chyba wie co nie? Dodatkowo był problem z tym, żeby Daniel się. Nie wiem, kurwa, jesteś synem Zenka Martyniuka, masz pieniądze, jesteś ustawiony w życiu. Widać, że nie musisz za bardzo pracować, nie musisz ruszać palcem, żeby po prostu mieć luksusowe, łatwe życie. I zamiast, nie wiem, zainstalować Tindera czy cokolwiek i znaleźć jakoś również dziewczynę z miasta, albo dziewczynę gdzieś mniej więcej, że tak powiedzmy, na Twoim poziomie, gdzie mimo wszystko musisz się troszeczkę postarać, gdzie musisz pokazać cokolwiek, to jedziesz do wioski, żeby tego zaimponować biednej, wiejskiej dziewczynie, która, dla której akurat Twój status społeczny jest wystarczająco, żeby się z tobą przespać, ponieważ jest to proste. No to to jest kurwa tak niskie, jak się tylko da. Cię widywał ze swoją córeczką... To się niczym nie różni od tego od influencerów ruchających swoje fanki, dlatego że są ich właśnie fankami. I nagle w ramach programu Kochaj albo rzucaj, Pawelec, niczym dobry Samarytanin, dzwoni do Daniela, żeby załagodzić konflikt, a to wszystko dla dobra ich dziecka. Chciałbyś wyciągnąć ręki do niej chociaż? Nie wiem. No bo wiesz, rośnie ci córeczka. Nie wiem. O tym cholera myślę. Ja sam Halo, mam córkę. Siemcio, postanowiłam, że się teraz wtrącę, bo montuję sobie ten odcineczek i teraz jest mowa o tym dziecku. Zaczęłam jeszcze bardziej szperać w internecie i znalazłam aferę sprzed około 10 lat, bo w 2010 roku miała miejsce. I dotyczy właśnie Pawła Pawelca, który tak naprawdę nazywa się Paweł Trzoch. On od 15 lat wtedy miał już żonę, Agnieszkę, która bardzo chciała mieć dziecko. I okazuje się, że ona przez ten cały czas nie wiedziała, że Pawelec ma dwójkę dzieci z dwiema różnymi kobietami. Kobieta, która od 15 lat żyła nadzieją na ja dziecko, pierdole. dowiedziała się, że jej mąż ma dwoje dzieci z dwiema różnymi paniami. Wiedziałem, że on ma jakąś aferę za uszami. Wiedziałem, wiedziałem. Byłem przekonany, że ma jakąś aferę za uszami. Niemożliwe, że możesz być kawałem takiej kurwy, jaką on jest, ten chłop, i... Nie mieć jakiejś afery za uszami, zawsze takie, za każdym razem. Jeżeli ktoś ma tak zgniły charakter, to wiadomo, że ta zgnilizna skądś pochodzi. Nie tylko z Marzeną Popowską, lecz także z koleżanką Pawelca, Moniką. Według wersji Trzocha, układ z Moniką miał być sposobem na zrealizowanie marzenia o dziecku w tajemnicy przed żoną. Pawelc robi jednak z siebie ofiarę spisku kobiety. Kiedy Monika poprosiła, bym został ojcem jej dziecka, pomyślałem, że to moja jedyna szansa. Warunek był jeden. O niczym nie ma prawa dowiedzieć się moja żona, bo to by ją zabiło. Gdy Monika zeszła w ciążę, okazało się, że wcześniej ustalone zasady już nie obowiązują. Chciała, żebym odszedł od żony i założył z nią rodzinę. No kto byś się tego spodziewał? Kobieta nie chciała ci trzymać 9 miesięcy w swoim brzuchu e, Bachora ty, tylko po to, żeby ci go urodzić i ci go oddać jako twoje dziecko, czy albo chuj wie kurwa o co chodzi, albo żeby wychowywać się potajemnie. Bez ojca praktycznie? Nie, nie wiem w sumie, do, jaki był jego plan, jaka była myśl za tym? Czy on się śpał i to był jakiś najgłupszy pomysł na świecie? Nie no, no kurwa, przecież nawet po narkotykach by coś jego w mózgu z, zatrybiło na zasadzie, że ej, kurwa, to chyba jest mega głupie. Chyba zapił się. Zgaduję, taki boomer to pewnie tego, zapił się, ja pierdolę. Mówiłam też o jeszcze jednej kobiecie, takiej Marzenie, to jest partnerka Aha, Piotra Tymochowicza, to nie jest Paweł Pawelec. Marzena Popowska wystosowała już oświadczenie, w którym opowiada jak DJ Pawelec, czyli Paweł Trzoch, dowiedziawszy się o ciąży namawia ją do aborcji. Teraz walczy o prawa do małej Nataszy, w sensie Pawelec, pozując na łamach tygodnika wprost z wynikami testów DNA, które stwierdzają, że jest jej ojcem w prawie 100%. Byliśmy w sobie zakochani, wspomina w rozmowie z tygodnikiem o romansie z Popowską. Kiedy marzena była w ciąży i przez półtora Jezu, roku po narodzinach dziecka to, to regularnie się spotykaliśmy, wyjeżdżaliśmy, to to za... bywaliśmy u znajomych, wszyscy wiedzieli, że mamy romans. Chyba dzieci mają najgorzej. No kurwa mają najgorzej. Potrzebujemy futurystycznego państwa, gdzie dzieci robimy spróbówek i się wychowują one w wielkich domach z... Kochającą rodziną. I że z tego romansu narodzi się dziecko. Tak, przypominam, że Paweł był... Ludzie się kurwa nie nadają do bycia rodzicami. Siema, idol, jak nazywamy dzieciaka? Przemek. Standardowo. Zawsze. W tym czasie żonaty. Zawsze. Że na boku miał dziecko, o którym nie powiedział. I wtedy wyszło na jaw, że mamy mieć jeszcze jedno dziecko. Wspominam o tej sprawie, bo myślę, że ona ciekawie dokłania wizerunek Pawelca. Ale dobra, wróćmy już do sprawy. Daniela. No bo wiesz, rośnie ci córeczka. Nie wiem. O tym cholera myślę. Ja sam mam no, córkę. No jak dziewczyna, to Przemysława, prosto. Jutro o tym porozmawiać dzisiaj nie chcę. I jak dla. mnie? Jutro o tym porozmawiać dzisiaj nie chcę, nie Nie. Mogę. Ten fragment idealnie pokazuje to, że Daniel się tam nie zgłaszał, Pawełc się nie poddaje, więc żeby podtrzymać rozmowę, stosuje bardzo ciekawe techniki zadzwonimy do niej i ja będę hmm. w twoim imieniu najpierw ją przepraszał, prosił o zgodę, to jest fajna rzecz, a tobie to da możliwość wyczyścić to gówno. Będziesz miał z głowy czystą i będziesz mógł sobie dalej robić, co będziesz chciał, nikt nie powie, że jesteś nieodpowiedzialny. Ja pierdolę, jak ten chłop śpi. W Hollywood to nikogo by nie zaskoczyła taka historia. Ja w tym kraju urodziłem się. Tak, a tu to wszyscy robią z tego... Szum jak nie na co. Tak, dokładnie. On doskonale rozumie Daniela ta jego żona to na pewno chciała się wstrzeć w rodzinę popularnych Martyniuków. Powiem ci tak. I ja absolutnie wierzę w to, co ty piszesz, że ona chciała się wstrzelić, jak każda kobieta w taką rodzinę. Ale ten koleś się kurwa obrzydliwy. Jemu w życiu nie wyszło, bo jest zjebany. I z tego powodu, że Jemu w życiu nie wyszło, jest zjebany, to teraz używa innych ludzi jako wymówki dla siebie samego. Bo zrozumcie, o co chodzi. On nie daje takich chujowych rad, dlatego, że on w nie wierzy i chce pomóc tej osobie. Nie, nie, nie. On daje te rady, dlatego, że Usprawiedliwia swoje zachowanie. On usprawiedliwia swoją historię. Jeżeli on przekona tego typa, że jego rady zadziałają i że on ma rację i mu Martyniuk podziękuje za to, że dzięki teraz jest już, już spoko, to on sobie wtedy czyści siebie, że ja również nie zrobiłem niczego złego. Ja również nie jestem winny. Strasznie, kurwa, niska zagrywka. Tak, czyli wygodnie żyć. A magazyny? Oj, jak Paweł ich nienawidzi. Takie bzdury piszą. Nie mogę czytać tych bzdur, które piszą. Uh -huh. I trzeba przyznać, że pawalec naprawdę dobrze to rozegrał, bo nie tylko podtrzymał rozmowę. Ale i dostał też jakieś smaczki z zakulis. Ja ci powiem. Jedziemy, jedziemy i jej matka napisała, co? Potrafiłeś sobie tylko dziecko zrobić, a teraz co? i on do tego patrzy, zobaczyła na telefon się i się rozpłakała. I on co to napisała Potrafiłeś sobie zrobić dziecko, a teraz dla ciebie trzeba myśleć? I mówię, co to jest Ewelina? I wtedy matka na niej się A Ewelina? No cóż, tutaj się nie udało ją podpuścić, bo po prostu odmawiała udzielania odpowiedzi. Ty zawsze będziesz w opiece opinii publicznej, bo ty jesteś mamą. Powiedz mi, jak to widzisz. Czy jest szansa, myślisz, żeby pogodzić cię z tym Danielem? Ja mam ogromny szacunek do pana, i ja sobie postanowiłam, że. Zostanę chyba już przy tym już na zawsze, że nie będę tego komentować, nie będę udzielać mm. jakichkolwiek wywiadów. Ja niczego nie chcę naprawdę. od ciebie wyciągać, ja chciałem, żebyście wy się pogodzili myśląc wyłącznie o Laurze. Chciałbym, mm -hmm. żeby była pomiędzy wami zgoda na... Ja pierdolę, ale churwa sobie w sumienie łoszuje ten ziomek, jaki on jest paskudny. Biedna dziewczyna, że w ogóle w cokolwiek mieszana jest. Ja mam pytanie niezbyt na temat, ale jestem ciekaw twojego zdania. Czy ty jesteś tutaj dla ludzi, czy ludzie są dla ciebie? Zależy od perspektywy. Z mojej perspektywy, jak sobie siedzę, to ludzie są tutaj dla mnie. To są na czacie, z którymi sobie rozmawiam, a ludzie, którzy piszą na czacie, z którymi sobie rozmawiam, to ja jestem dla nich. Tak, ty powiedziałaś, że nie chcesz, to... Znaczy, powiem tak, ja nie udzielę żadnego wywiadu, nie skomentuję tego. I tak naprawdę można się zastanawiać, ile w tej rozmowie rzeczywiście było dobrych intencji Pawła, a ile chęci podpinania się pod medialną sprawę pod płaszczykiem pomocy ich... Ja tego nie rozumiem. Jesteś bogatym gościem, jesteś głupi jak but. Jesteś głupi jak but. I spłodziłeś yy, dziecko, co nie? Którego nie chciałeś, z kobietą, która yy, nie, nie chciałeś, żeby była nawet w twoją przyszłości partnerką, tylko to było typowe na zasadzie No, byłem napalony i ja napalony, ja musieć zaruchać. No i chuj, ale jesteś bogaty. Nie wiem, weź się z nią umów, że będzie dostawać dwa tysiące złotych alimentów miesięcznie, dla dziewczyny mieszkającej na wsi to jest kupa kasy, na spokojnie dziecko wychowa, będzie jej dużo prościej, nawet by ogarnęła kogoś do opieki nad tym dzieckiem, pomoc, cokolwiek, no kurwa, bądź człowiekiem jakkolwiek. No nie aferę z tego taką robisz, matko jedyna. Za co Faki mi dziękuję? A, Faki każdego dnia mi dwa razy dziennie dziękuję za to, że ogarnąłem też dietę pudełkową. Jezu, już spokojnie. I dziecku. Zresztą, jeśli o intencjach Ale mówimy, z drugiej strony to drugiej że w jednym z wywiadów, a propos wcześniej wspomnianego programu Balczyszmal czy Szmal, Pawlec przyznał, że obawiałby się oszustw, gdyby była wyższa kwota dla osób, które wybrały hajs. Ale to ze swoją było żoną Makidosa, nie z tą laską ze wsi. To co? Już nie wiem, pogubiłem się. Ten koleś ma tak zjebane życie, jeden i drugi. Ty myślisz, że ktoś się na wsi wie, mieszka, to od razu biedak? No, statystycznie wychodzi na to, że ludzie mieszkający na wsi, przeciętna osoba mieszkająca na wsi versus przeciętna osoba mieszkająca w mieście, dużo mniej zarabia. Nie oznacza, że jest biedakiem, tylko statystyka mówi sama za siebie. Bieda na wsi jest zdecydowanie większa niż bieda w mieście. 300 zł na wsi zdecydowanie robi większą różnicę niż 300 zł dla Warszawiaka na przykład. No co, jest kurwa statystyka, przestań, przestań się kurwa urażać tutaj. No pokaż te statystyki. Już ci kurwa wycią... Mam już tutaj przygotowaną teczkę, żeby ci specjalnie dać dla ciebie statystyki. No nie, no no kurwa, naprawdę, błagam, podstawy ekonomii jakiejkolwiek, ta statystyka to kłamstwo, ja pierdolę, jeżeli prac... jesteś na wsi, jesteś bogaty i dużo sobie zarabiasz, zajebiście dla ciebie, czemu się kurwa czujesz tak urażony? Nie, nie mogę, brakuje mi słów, co nie, ludzie urażający się o coś, o co, co ich nie dotyczy, bo tak, no kurwa, nie mogę. I ta obawa jest jak dla mnie w pełni zrozumiała, ale jednocześnie dodał, że on najchętniej zamieniłby te 50 złotych na 5 aby to odrzucenie bardziej kogoś zabolało. To co my tam mówiliśmy o tych dobrych intencjach? Teraz wiesz, to na kur... Mediana zarobków na wsi versus mieście. W 2007 roku wynagrodzenie całkowite osób pracujących w miastach wojewódzkich wynosiło 3500 zł. Mediana, mediana ich zarobku była wyższa od 40% medianów zarobków zatrudniających się w innych miastach i wsiach. Pierwszy kurwa link w Google. Sam sobie znać, kretynie. Matko, nie przepraszam, że się tak bulwersuję, ale no, nie, nie, głupota mnie wkurwia po prostu. Nic nie bardziej nie wkurwia niż głupota. No, dobra, to rok 2007. Powodzenia życzę w życiu, o tak powiem. Powodzenia życzę w życiu. Zastanów się nad założeniem kanału na YouTube, bo z niewielkim łóżkiem możesz osiągnąć duże sukcesy. Żeby pomóc dziecku? Ciekawe jest też to, że nawet jak Paweł się nie dodzwoni do osoby, która została zgłoszona, to pisze do niej, aby była pod telefonem, bo znowu zadzwoni, ale nie mówi w jakiejś sprawie. Mamy tyle konkursów w wesce, że ludzie nie mają pojęcia w jakiej sprawie zadzwonię, a potem już jest za późno. Trzeba rozmawiać. O ile program walczysz mal dział się kilka lat temu, to sprawa z Martyniukami ma zaledwie rok a kolejna sprawa, o której wspomnę, działa się dosłownie miesiąc temu. Walec współprowadzi program Pierwsza Zmiana Show i według opisu jest to program satyryczny z założenia kontrowersyjny i wyrazisty. Ogólnie to przychodzi jakiś artysta, są mu zadawane niewygodne pytania i pomiędzy tymi pytaniami on też występuje na scenie. I 12 listopada tego roku miała miejsce premiera odcinka z zespołem Piękni i Młodzi. W skrócie jest to zespół disco który został założony przez Dawida Narożnego i jego ówczesną żonę Magdę. Stali się bardziej popularni w 2013 roku, kiedy zajęli drugie miejsce w Must Be The Music. W 2019 roku po siedmiu latach małżeństwa para się rozwiodła. Ogólnie no to też mają córkę. No i w Sylwestra 2019-2020 wyciekło dość kontrowersyjne nagranie, kiedy to Dawid z ukrycia nagrywa swoją byłą żonę i pyta o ich córkę. ja nie wysłałem żadnego wiza, to że ktoś? stwierdzę jakiś fakt oczywisty, to nie znaczy, że bym z nawet jeżeli jest niemiły, no. Okej. Okay. gdzie jest, to gdzie jest o, moje dziecko? jest dziecko? Jest po Wiesz, jest w tym momencie. Jak twoim no, tak. ja nie jednorazowam, to mi już wy***leś. Bieg! się zachowujesz? Cała sprawa zakończyła się Jezu. szarpaniną i... Bo... czekaj, co się kurwa tam stało, bo się nie skupiłem i takie, coś się odjebało? Jeszcze raz. No gdzie jest, no gdzie, gdzie jest moje o, dziecko? dziecko jest... Po moje ja ja w tym momencie, jak twojej, to, ja, obiegu, ja, to ja, ja się nie tak. Tak. Rozbantę, więc nie gdzie się zachowujesz. Cała sprawa. Z... To jest on jest najebany fest jeszcze na dodatek. Słuchaj, po od razu. Zakończyła się szarpaniną i w ogóle pobiciem. Ja nie będę dzisiaj wchodzić w szczegóły tej sprawy, ale ogólnie no. Polskie kurwa celebryctwo, ja pierdzielę. No Dawid wyleciał z zespołu. Wróćmy do Oj, programu dobrze. Pierwsza zmiana show. Program zaczyna się występem, w którym Pawelec oraz muzycy zakładają na twarz maski z podobizną byłego męża Magdy, które ta zdejmuje i rzuca na podłogę. Całości przyśpiewają Czy za coś takiego nie można pozwać? Czy za coś takiego nie można kogoś pozwać? Pywają słowa: Dziś będę gwiazdą, ty marnym tłem. To jest niesławienie. Idziemy dalej. Ledwo po rozpoczęciu rozmowy z zespołem, Pawełek ponownie wyjmuje maskę z podobizną byłego męża Magdy i z uśmiechem na twarzy podpala ją przed kamerami. To również! Dobry żart, nie? Super. Nie jest tak, ale... Chodzi o to, wiesz, żebyś nie miała do nas żalu, nie? Możesz na nas liczyć, żebyś, wiesz, nie można używać ognia w tym studiu. Tak, żebyś wiedziała. nie to wszystko tutaj kosztowało. Generalnie, Paweł. żebyś wiedziała, wiesz, że mamy poczucie humoru i że nie, nie chcieliśmy zrobić ci krzywdy. Ale... Dobrze, że to. Śpiniakiem Świ podjeżdża. I chociaż Magda jeszcze na początku wywiadu powiedziała, że ten temat u mnie jest zakończony i jak ma się gdzieś kończyć, to zupełnie na pewno nie, nie w mediach, bo ja nie mam ochoty o nim rozmawiać, bo ja się skupiam na sobie, nie na nikim innym. To Pawełek dokładnie od tego zaczyna swoją rozmowę, tłumacząc to tym, że przecież to tak bardzo wszystkich ciekawi. Załatw sprawy teraz od początku do końca. Proszę. No cóż, chyba załatwione. Ale nie, no bo ludzie cały czas A, się interesują, okay, no jakim teraz jest, czy tęsknią za sobą, czy, kim to, kim jest czy to był ja. Twój kolega. To znaczy... A pamiętacie, jak przed chwilą opowiedziałam o sprawie Martyniuków i ja dzwoniącym domu w Pawełcu? No, to tutaj mamy poniekąd powtórkę z rozrywki. Wiesz, co ja robię w e, radiu FM? Dlaczego ty od razu do mnie nie zadzwoniłaś, żebyś ci wyśle, lekarz? No, no! To się nazywa. No. kochaj albo rzucę. Tak. Gdybyś tego rzuciła. Wydaje mi się, że ten ziomek jest takim, taką osobą, że ona przyszła do tego programu i ostatnia osoba, dla której ona przyszła, to jest ten ziomek. I on po prostu jest tym typem na imprezie, który się do ciebie przykleił, cały czas od ciebie coś chce, ale nie możesz mu powiedzieć, żebyś się odje odjebł, się gościu. Po prostu nie możesz. I musisz tak. Takie, no, tak, no, mhm, mm tak, mm -hmm, no, mhm, mm tak, spoko, no, tak, mm -hmm. Zrobiła kropkę na D, on by cię uwielbiał. Ostatecznie Magda powiedziała, że ma już dość tego tematu. Stwierdziłam, że jak dzisiaj będziecie drążyć ten temat, to po prostu zaproście tego Udało, pana, nie, ale... zaproście tego pana i po nim sobie porozmawiajcie. Ja... Więc Pawarec dalej o nim gada. Nawet nie chcę się o tym gadać, bo ludzie, ile można dążyć tak. temat, który tak naprawdę jest nic nie wart w tym momencie. Dobrze, składasz mu życzenia e, święta, na święta Ja pierdolę. Wracając jednak do podpalenia wizerunku, ja to Dawid Narożny wypowiedział się na ten temat na swoim Instagramie. Chciałem że zostałem bardzo nieelegancki płacił? i właściwie e, Pokażę kiedyś, złotych, ale jeszcze nie dzisiaj nie jest ten, nie ten nie dzień. Nie rozumiem w ogóle bębę. dlaczego została spalona moja e, podobizna. Powiem wam szczerze, że zupełnie nie rozumiem, po co w ogóle takie zabiegi są stosowane w poważnym programie. Wydawałoby się, że prowadzonym przez poważnych ludzi mianowicie Tak, kurwa, bardzo! Przez Norberta Bieńkowskiego, przez Konrada Piwowarskiego, no i przede wszystkim przez Pawła Pawelca, który wydawałoby się, że z racji swego wieku jest już poważnym facetem i nie będzie bawił się. W, w zabiegi tego typu. I o ile jak dla mnie strasznie chujowym jest zachowanie Pawelca, to dziwnie mi się słucha trochę argumentu na zasadzie, że Pawelec już ma swoje lata i powinien się zachowywać poważnie. Ale może dla mnie jest to dziwne, bo po prostu się ostatnio dużo nasłuchałam Pawela. Nie wiem, jak dla mnie to, to nie jest kwestia, że on musi się zachować poważnie. On się po prostu zachowuje jak zjeb. To jest różnica. On nie musi być poważny, może po prostu nie być zjebany. Palca. I on ma dla mnie taki vibe wujka na weselu, który próbuje być młodzieżowy. Oh. Miło, cześć! Palenie czy wizerunku, palenie czy zdjęcia. Na chędzić Wafflay i będę miał okazję oczywiście Tylko po to, żeby, żeby przysporzyć sobie więcej fejmu. Albo żeby, jak to ktoś w tym programie powiedział, pudelek Jezu, napisał, ale to jak to ktoś w no to jest to, to jest naprawdę ogólne, bardzo słabe, bardzo... Podkreślenia Jezu. Podkreślenia one. Pinkłan, cześć! Melduję się, ja nadal nie urodziłam. Uwielbiam polskie szpitale, mnie boli, krwawie, a w szpitalu o mają kurwa. to nie chcą wspomóc porodu, mimo że takie było zalecenie mojego lekarza. Pinkłan, no może twój mąż zrobić jakoś burdę albo coś w tym stylu? Jezu, ja wiem, że za późno, ale prywatne położnictwo. Odważna ty jesteś, że do publicznego, zamiast do prywatnego położnictwa. Wiwo, że wiem, że to jest droższe, co nie, ale kurwa. Współczuję. weź powiedz tego staremu, żeby jakoś burtę zrobił cokolwiek. Matko. Trzang, kciuki piękną, że wszystko będzie dobrze. Jezu, ile ty to tu... Ile ty już kobietów? W nie dziewczyno? Ile ty leżysz? To jest ponad 24 godziny będą. Matko jedyna. Trzymaj się naprawdę, trzymamy mamy kciuki za ciebie. Przykre i nie przystoi. I tutaj się w pełni zgadzam i ciśnie mi się na język, wy wiecie co. Boże, mamo, Podarek o mnie napisał. Dalej Dawid zmienił trochę swoją narrację i wywlekać jakieś brudy, że zdradzają swoje żony z małoletnimi dziewczynami po koncercie. Obu moich byłych przyjaciół e, z zespołu, właściwie świńskiego i jakże Kurewskiego... myślę, no, żeby nic nie pomogło, Adi. E, sytuację, w której żonaty mężczyzna jadąc do pracy, po każdym klubie bierze sobie jakąś yy, małolatę. Moja mama zawsze mi wypomina, że mnie rodziła 33 godziny. David, co nie? To jeżeli ona ci kiedykolwiek to ponownie wypomni, to jej wypomni, wiesz, policz sobie wszystkie godziny, ile już żyjesz, i powiedz, że już tyle kurwa godzin muszę chodzić po tym jebanym świecie. Czy ja się prosiłem o to? Czy to ja chciałem żyć? Wiecie na psychę w drugą stronę, że masz kryzys egzystencjonalny. Nawet jeżeli tak nie uważasz, to wiesz, wiecie na, na psychę. Krótko, zaciągaję do hotelu. Co więcej, Dawid powiedział, że jego koledzy mieli choroby weneryczne, o czym nie powiedzieli swoim żonom. Owi koledzy mieli e, problemy natury choroby weneryczne. A na koniec dodał, że ma nadzieję, że zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do produkcji prowadzących a on sam zamierza udać się do prawnika. Nie, nie wyobrażam sobie w ogóle poniżania kogoś. Pozostaje mi współczuć z tym żoną, że właśnie takiego świniaka, takiego prosiaka trzymają tak naprawdę pod jednym dachem. Ja również w poniedziałek zgłoszę się do prawnika i zobaczę, co zrobi z tą sytuacją. Na koniec zostawiłam sobie jeszcze jedną gałąź działalności Pawelca, która w jakiś magiczny sposób zlepia ze sobą niektóre wątki jeszcze bardziej. Paweł prowadzi firmę DJ Paweł, w której można go zamówić jako wodzireja na imprezę. O kurwa, współczuję każdemu, kto skorzystał z tej usługi. Tak z ciekawostek, w zakładce Tego nie dowiecie się nigdzie indziej znajduje się pytanie o wykształcenie muzyczne. Myślicie, że Paweł mówi tam o jakichś swoich osiągnięciach, o jakichś szkoleniach, kursach? Nic z tych rzeczy. Paweł po prostu odpowiada, że gram na gitarze, na basie, śpiewam. Ja kiedyś grałam na pianinie, więc teraz będę wiedziała, że mogę to wpisać w CV jako swoje wykształcenie muzyczne. A i tak w ogóle to. Ja wiem, że to jest zakładka, tego nie dowiecie się nigdzie indziej, ale. dlaczego oni w ofercie weselnej nagle wymieniają ulubione książki i filmy Pawła Pawelca? Co jest? Ale przejdźmy do sedna, bo ofertę Pawelca znajdziemy też na stronie wesele z klasą. DJ Pawełek to znani i lubiani prezenterzy radiowi i DJ-eventowi, artyści, konferencjerzy, <laughs> celebryci, a wśród nich Patrycja Markowska, na ten Sławomir dzień. i Zenek Martyniuk? Więc wcale mnie nie dziwi skąd miał telefon do jego syna i jego byłej żony. A zaraz za Zenkiem w ofercie są piękni i młodzi. Także. no chujowe rady, bo jak powiedzmy, robiłem dopiero teraz, zrobiłem i ze mną musia, bo mniej sama. No kurwa, nie no, karcz po pierwsze, nie mówię na poważnie, a po drugie, nie. Ja uważam, nawet jeżeli jest samotny rodzic, który mówi dziecku, że. Który wypomina dziecku, że rodziłam cię 36 kurwa godzin, uważam, że to jest chujowe. W sensie no, uważam, że to jest chujowe mówienie takich rzeczy dzieciom. Osoba dorosła, która mówi dziecku jakieś rzeczy negatywne. W sensie to jest czasem tak, że wystarczy jeden tekst ostry od rodzica, taki bardzo niemiły, taki suchy, i może on się powtarzać w głowie już przez kilka kolejnych lat i może już automatycznie prowadzić do traumy. Posiadanie kurwa dziecka jest bardzo w chuj ciężkie, bo psychika dziecięca jest w chuj łagodna, a samo dzieciństwo często już sama, chociażby sama szkoła jest ciężka. A co nie mówić, jeszcze ciężkie relacje z rodzicami, co nie? Dlatego jeżeli ma się niemiłych chujowych, miłych, nie mówię chujowych, ale mówię niemiłych rodziców, trzeba mieć to w dupie. I tyle. Ciężko? Zagryźć zęby? Ale trzeba i tyle, no bo co? No bo co? Jak widać tutaj traktować dzieciństwo jako tutorial i tyle. Ekipa też się zesłała. Nie? nie wszyscy mają mocną psychikę na to? Tak, wiadomo, co nie? To nie jest tak, że musisz mieć mocną psychikę, zagryźć zęby i nie możesz sobie, po, wiesz... E, po sobie nie możesz e, pokazywać słabości, ale bardziej chodzi o to, że w pewnym momencie musisz nauczyć niektórych rzeczy nie brać do siebie, nawet jeżeli pochodzą do osoby, która wiesz, ciebie urodziła, która ciebie kocha, która wiesz, która e, niby jest twoją, wiesz, mamą twoim ojcem i powinno twoje dobro być w pierwszym miejscu, ale nawet jeżeli nie jest, to po prostu musisz po prostu zagryźć zęby i z tym przeżyć. No cóż, w sensie, bo chodzi o to, jaka jest najgorsza rzecz? W momencie, kiedy masz 24-25 lat, i jeszcze wracasz do swojego dzieciństwa i jeszcze masz zawiść do rodziców, że czegoś nie zrobili, jakoś Cię nie wychowali, jakoś na przykład nie wzięli ciebie nigdy na zajęcia dodatkowe, że jesteś osobą dorosłą bez zainteresowań, bez hobby, bez pasji w życiu, bez celu w życiu, bez wiedzy o życiu, ponieważ po prostu rodzice nigdy tego nie zapewnili. Ja samemu nigdy nie wiedziałeś, nie wiedziałeś, że trzeba sobie samemu to zapewnić, skoro rodzice tego nie robią, kiedy rówieśnikom na przykład rodzice to zawdzięczali. Zatem im szybciej uda się Tobie tą wewnętrzną pępowinę odciąć od złej sytuacji rodzinnej, a swoim własnym bytem i zacznie się dokształcać wobec siebie samego, żeby być jak najlepszym człowiekiem dla siebie samego, żeby mieć fajne, przyjemne w życie, bo jesteś fajną osobą, to tym lepiej dla ciebie, co nie? Tak swoją drogą to dość ciekawe jest to, że jest napisane Wieczór Gwiazd i oni są jako punkt pierwszy. Dokładnie to samo, Czarek, nie? Ja wiesz, a zresztą opowiadam Czarek. Dokładnie, jedna do innego to sama sytuacja, co nie? A wiecie, co jest pod punktem pierwszym? Paweł Pawelec jako Gwiazda Wieczoru. Jeśli chodzi o opinie, no to w większości są pozytywne. Paweł, człowiek, który kocha to, co robi. Mega profeska w przygotowaniu się do prowadzenia naszego wesela, wspaniała prawa muzyczna, a światła zachwyciły wszystkich gości. A z tych negatywnych, no to na przykład mamy taki. Nie mieści mi się tutaj cała opinia o usługach, tak więc w wielkim skrócie. Nie polecamy ze względu na brak profesjonalizmu, bezczelność, gwiazdożenie, nieodpowiednie dyskusje z gośćmi, żenujące teksty oraz niewyjaśnione finalnie rozliczenia. Wy u... pamiętacie swoje dzieciństwo? Ja mam przybłyski. Ja na przykład w większości nie pamiętam, bo mi po prostu mózg zdecydował się nie pamiętać. I tyle. Jeżeli na przykład nie pamiętacie swojego dzieciństwa, ale pamiętacie, że nie było najlepsze, to prawdopodobnie nie pamiętacie, dlatego że po prostu mózg ma taki mechanizm obronny, żeby po prostu móc dalej funkcjonować do przodu, żeby móc dalej żyć do przodu, żeby nie żyć po prostu przeszłością, tylko żyć teraźniejszością, są wyrzucane rzeczy z przeszłości aut. Po prostu. To nie jest tak, że kompletnie się ich zapomina, nie da się dotrzeć do tego, że się nic o tym nie wie, tylko po prostu mózg zdecydował się o tym nie pamiętać. I to można sobie odzyskać, czy to albo terapią, zazwyczaj długoterapią, albo na przykład, co zresztą opowiadałem, mówi że e, jak miałem w życiu swoje, swoje doświadczenia psychodeliczne, to miałem taki okres, że przypomniałem sobie swoje dzieciństwo i przypomniałem sobie rzeczy z dzieciństwa, i kurwa, nie było kolorowo. Przypomn Dowiedziałem się, dlaczego mózg zdecydował się o tym nie pamiętać. Usługi. Paweł na to wszystko odpowiada tak. Olga to ta pani, która na koniec przyszła porozmawiać ledwo stojąc na nogach. O braku kultury w doborze słów nie wspomnę? Uwagi powyższe po przedłużeniu przyjęcia o dwie godziny zupełnie nie na miejscu. Ja nie byłam na tym weselu, więc oczywiście nie wiem jak było naprawdę, ale patrząc nawet na opis świadczonych usług na no tutaj driver. oni nie robią za darmo tego. Nawet w ofercie jest napisane: można umawiać się na przedłużenia. Nie gramy dla jednostek, gramy dla ogółu gości. Prywaty zostawiamy na prywatki. Powiedział Paweł z chwilę po tym, jak wyśmiał, że ta kobieta ledwo stała na nogach. Przykro mi, że taką opinię dostałem. No, biedny Paweł, no, jak ktoś śmiał mu zarzucić gwiazdorzenie? Mam nadzieję, że chociaż dostał te 5 tysięcy honorarium. Opowiedziałam Wam dzisiaj o wielu różnych sytuacjach, które działy się na przestrzeni lat. Czy zatem Paweł to jest fajny facet, który ma dobre intencje, ale po prostu zdarzają mu się wpadki? Czy może bardziej arogancki szoman, który pod maską tego dobrego i troskliwego wuja tak naprawdę wcale nie myśli o innych? Jak zawsze, Straszny jest kurwa ten typ. Straszny jest ten człowiek. Świetny film o strasznym człowieku. Ikes. Ikes.